Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowi. To jest kolejny odcinek z gry Thermail i dzisiaj idziemy kopać na terenie i wydobywać ropę. Na tym oczywiście ustaliliśmy w poprzednim odcinku. No, widzę, że coś ciężko dzisiaj idzie tym połkarzom. By to znaczyło, że są małe złoża ropy? Nie. Lepszmy rurę na początek. No na razie też póki co to nie widzę tutaj sukcesu. Niepotrzebnie zrobiłem tak jedno przy drugim. Niestety nie da się tego ominąć. Chyba trzeba jeszcze jeden kiwonik ustawić. Gdzie tu jest złoże? O, tu jest duże złoże. Czy tak coś przeczuwałem? Może tak być? Weź jeszcze więcej połkarzy. I chociaż ze 3 krety trzeba wpuścić w tą ziemię. Aby coś znalazły. Teraz znalazły ropę tą, co znalazł tamten chłopek. Dobrze, że to zamknąłem. Czemu wy nie ogarniacie? Dobrze, spróbujmy jeszcze tutaj pozwać krety, może akurat jakieś skarby. Czemu? Aha. Muszę tutaj kreta posłać. Właśnie, co by mi to zebrał? Ulepszamy rurę. Bo to jest raz. Weź sprzedawaj tutaj. Kim możesz, nie dość, że jest bliżej, to jeszcze troszkę lepsza cena. Już nie jest bliżej i cena też nie jest lepsza. Cenię sobie jeden pochodzi na wszelki wypadek. Ale chyba nic za bardzo nie zdziała. O, jeszcze o ten wylot nie zadbałem. Szkoda, bo bym nie chciał, żeby coś się zmarnowało. Niestety za wcześniejsze oddanie nic nie dostaniemy. Zobaczymy tylko, czy wszystko wydobyliśmy.
Tak, udało się. 31 900. Okej. No, ci nawet trochę zarobili. A musisz mi znaleźć ukryte skarby. Ja wiem, mamy kolekcję. 400. Nie, no już bez przesady. Idziemy na akcję terenu, oczywiście. Dobra, albo tu będzie dużo, albo nie będzie. Dobra. Idziemy. Zero 79, 0,88. Weźmy chociaż tak. Nagrajmy niższa. Ej, cóż, szkoda. Tym razem się nie udało. Może się za każdym razem udawać. Gaz, magma, nie potrzebujemy. Bardziej, że jeszcze nie wiemy za bardzo, jak korzystać z tej magmy. Pierwszy przepływ ropy. No dobrze, daj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i idziemy kopać. Jak to już wyciek? Od razu. Trzeba się dobrze zastanowić, nie zdążyłem. No właśnie. Nie wyciekaj tak szybko. Mamy potężne złoże. Trzecie wydobycie. Tutaj niestety tak licho. Małe te złoża? Możliwość przewiercenia się przez kamień. No nie są takie małe, dobrze. Czy jeszcze będzie dobrze? A i z tymi odnogami, no. Weź mi to stąd podciągnij. Gdzie tu jest złoże? Gdzie średnie. Dobrze, to daj tak. Teraz latamy tutaj, okej. Więcej koni, bo wydobycie nie idzie. Włączymy się i no tutaj będzie szybciej płynąć.
Okej. Gdzie ty sprzedajesz po 33? To w lewej nie miało spaść, a ja sobie obdurałem, że w prawej. No dobrze, już się tu przenieśmy. Aha, osiągnięto limit odnóg. A co? To ja zdążyłem to wszystko sprzedać. Jeś pan zaczął tam siorować ten gaz. Super. Dziękujemy na dzierżawę. Było miło, fajnie. 3 tysiące zarobiłem, nie za dużo. Też i tak przewyższyłem wszystkich. Lewym z... wolę już w prawym. To procent zniżki, dobrze, daj na wszelki wypadek. 100% brzmi dobrze. Ale miałem 44, więc w sumie nie najgorzej. 37, no to ja bym zaryzykował tym razem tutaj. Rady burmistrza, super. Coś ciekawego tu jest? Takie... nic. Magma. Odnogę za 25. Dlatego nic nie mamy niestety. Idziemy dalej. Dawaj dwóch ludków. I niech wybadają teren. Grunt to zacząć sprzedawać na początek. Można było więcej radiostetów postawić. Teraz tak, tu by mi się chyba bardziej opłacało postawić osobne. Dużo, jeszcze dużo. No dawaj konia i dawaj to. Tutaj moim zdaniem lepiej wysłać tego pana. Okej. Pracujcie na pełne obroty, póki stawka dobra. A widzę, że pan tu znalazł niepotrzebnie taki krótki odcinek. O, idź, nie wyciekaj, bo materiał się traci. Na całe szczęście nie musimy się martwić stawkami. Akurat stawki za wycieki mamy ogarnięte tym razem. Ulepsz to i ulepsz to. Dobrze, wypuśćmy z parę kretów.
Niech poszukają, co tam może w trawie piszcze. Jest ten zbiornik. A tutaj, a ja się tam wywierciłem i po co? Okej, ropa i ropa. I magma. Szybciej idzie. Znowu sprzedaję za bezcen. A kto ja? Fajnie, zamknąłem sobie zawór, fajnie, fajnie. To dźwięk się zbagował. Normalnie. Potrzeby straszą ludzi. Tu śni. Jeszcze? Tutaj. Aś, ten rok chyba nie jest najlepszy w biznesie. Aha, zdecydowanie. Ostatnie złoże ropy znalazłem. Pod koniec. O! Chcemy spróbować tu jeszcze coś sprzedać, ale... O, to było ciężkie. 25 tysięcy tylko. Tym razem coś mi nie poszło. Od razu idziemy na akcję terenu. No nie miałem złego kawałka akurat. 36. A chodź tu. Kupowanie, sprzedawanie. No dobrze, ale ja coś tu znalazłem teraz. A, bo to jeszcze dwa. A, i on chce mi za 300. Aha. Znałem to samo, a nie coś nowego. Mamy coś nowego. Nie, tutaj też nie. Prędkość razy 3. Nagrajmy w te karty. Dzięki. Okej. Ale... Do kolejnego wydobycia pójdziemy już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.